Wakacyjny paraliż na drogach, remonty mostów na trasach prowadzących w Bieszczady. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość i pamiętać o zmianie organizacji ruchu. Bo wiadomo, turyści będą jechać czy w tamtą stronę, czy w tą stronę, to troszkę nie w tym terminie może. Albo szybciej, albo później trzeba było to dać, no, ale może takie mają terminy. Miało już być skończone. Czy są parki? No to widać, teraz to i tak są małe. Ale zazwyczaj, no to powiedzmy tutaj z tej strony, to aż tam jak jest mleczarnia. Wąskim gardłem od kilku dni jest ulica Lipińskiego. Tu drogowcy remontują most na rzece Stroża Wielka. Samochody mogą korzystać tylko z jednego pasa i tak będzie do listopada. Zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji czasowej ruchu na ten odcinek drogi Lipińskiego zostało przewidziane podzielenie robót na dwa etapy. W pierwszym etapie robót będziemy remontowali prawą nitkę jezdni. To jest ta, która jest właśnie w tym momencie zamknięta. Ona jest skrócona do około 3 metrów skrajnia dla ludzi poruszających się. To jest jedyne utrudnienie, na które mogą wyjeżdżający z Sanoka napotkać. Będą musieli zmienić sobie pas ruchu na lewą stronę. Z ruchem myślę nie ma problemu. Problem może być tylko w godzinach szczytowych, kiedy ludzie będą wyjeżdżali z pracy. Na tą chwilę nawet, co widać, kierowcy mijankowo wjeżdżają sobie na lewostronną część jezdni i nie ma z tym żadnego problemu w tym momencie. Stan mostu pozostawiał wiele do życzenia. Starą konstrukcję trzeba było dostosować do nowych wymogów i przepisów. Będziemy starali się wymienić nawierzchnię asfaltową, skuć i wymienić izolację obiektu, która była już w tym momencie podziurawiona, wykonać warstwę wyrównawczą z betonu i zrobić całą galanterię i wyposażenie obiektu, czyli postawimy nowe bariery ochronne stalowe, zrobimy nowe krawężniki granitowe, zrobimy dojścia do kostki na długości 40 metrów, tak jak mamy w kontrakcie zapisane. Nie kończą się utrudnienia na ulicy Przemyskiej, gdzie remontowany jest most Olchowiecki. Tutaj ruch wahadłowy i dłuższe niż dotąd czekanie przed światłami. Pod koniec lipca robotnicy przejdą na drugą stronę jezdni. Około 29 lipca, jeżeli pogoda nam na to pozwoli, czyli w poniedziałek za 2 tygodnie, nastąpi przełożenie ruchu na drugą stronę. Zakończymy pracę na stronie mostu, na której one się w tym momencie obecnie toczą. I ruch zostanie przełożony na drugą stronę i na drugą stronę również przyjdziemy z robotami budowlanymi. Ekipy remontowe muszą zejść z mostu do końca listopada. Jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Jeżeli chodzi o zakres robót, to wygląda to w ten sposób, że do wykonania mamy demontaż wyposażenia, demontaż latarni, balustra, barier, krawężników, demontaż płyty po mostu, to całkowite skucie tej płyty, naprawa podpór mostu, wykonanie nowej płyty po mostu, następnie wykonanie dojazdów, umocnień, a także umocnień brzegów nakisanych. Drogowcy i policja apelują do kierowców o zachowanie ostrożności w obu miejscach, stosowanie się do sygnalizacji świetlnej i polecenie osób, które będą kierowały ruchem.